Reprezentacja KGHM została mistrzem Polski branży metalowej, hutniczej i przemysłu ciężkiego w halowej piłce nożnej. To kolejny triumf drużyny w rozgrywkach ogólnopolskich w ciągu ostatnich kilku lat, który z kolei trudno zliczyć. Przez ostatnie 10 lat to zdobyliśmy prawdopodobnie, także nie pamiętam już dobrze, ale tak gdzieś około 10 medali, w tym prawdopodobnie, że 4 złote. Nie? Bramkarzem turnieju został Grzegorz Duda, pracownik DFM Zanam Legmet, a najlepszym zawodnikiem turnieju Henryk Cackowski, pracownik ZG Rudna. Cieszę się, bo cała drużyna miała wpływ na nasz ogólny sukces, nawet na ten indywidualny. I to jest fajne, że tworzyliśmy kolektyw i drużynę, bo to zawsze wygrywa drużyna, a w tym się rodzą indywidualności. Widzę, że wy jesteście jak wino, czyli im starsi to lepsi. Tymi słowami drużynę przywitał wiceprezes KGHM Wojciech Kędzia, któremu zawodnicy jak co roku przekazali puchary i medale zdobyte podczas mistrzostw. Jeszcze raz wam gratuluję. I cóż, jak myślę, że to jest jak gdyby kolejny puchar z tych, które będą w przyszłości. Trzon drużyny pozostaje niezmienny od lat, a tworzą ją pracownicy wszystkich oddziałów KGHM. Dla każdego z nich sport, a przede wszystkim piłka nożna, jest nieodłącznym elementem życia. Dwa razy w tygodniu na sali, oprócz tego ktoś tam indywidualnie sobie pobiega, czy w swojej drużynie poza zakładem i przygotowani w miarę jesteśmy. Co zresztą widać też na turnieju. Dodatkowa okazja do sportowych spotkań pojawi się w maju, kiedy ruszą rozgrywki międzyoddziałowe KGHM w piłce nożnej. Rozważamy rozpoczęcie rozgrywek halowych, jak również kontynuowanie zaczętego w tamtym roku turnieju oddziałów i spółek grupy na otwartym powietrzu. Będziemy wspierać wszystkie inicjatywy naszych pracowników w zakresie uprawiania sportu, a w szczególności piłki halowej i piłki nożnej. Zainteresowani rozgrywkami już teraz mogą rozpocząć treningi i formować drużyny. A w maju igrzyska, czas zacząć.